Proszę Państwa, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo, że mogę Was oprowadzić jako pierwszy po tych podziemiach. Proszę Państwa, to co teraz zobaczycie, powstało nie tak dawno. Dosłownie przed paroma dniami to zostało wszystko ukończone. To jest wejście wykonane przez przedsiębiorstwo Zamek Książ. Oryginalne wejścia, te drugowojenne, są za murami zamkowymi. Mnie potem Państwo je zobaczycie, gdy będziemy na dole. Część z tych wejść będzie wykorzystane jako system ewakuacyjny. Drodzy Państwo, zejdziemy teraz po schodach, które zostały wykonane obecnie do zamkowej podziemi. Jak już tam będziemy na dole, zatrzymamy się, ja Państwu opowiem o tych podziemiach. Bardzo proszę, pomalutko schodzimy na dół. Zapraszam teraz. Proszę Państwa, jesteśmy w wejściu numer 2, tym wykonanym w okresie II wojny światowej. Jesteśmy dokładnie 50 metrów poniżej dziedzińca honorowego w systemie bunkrów, schronów, to co to miało być, my tego do końca nie wiemy, potem będziemy się starali wyjaśnić. Zeszliśmy po klatce schodowej, która została wykonana obecnie, to są nasze zamkowe wejścia. To co Państwo widzicie, wykonali więźniowie z obozu koncentracyjnego Grossrosen, to jest obecnie miejscowość Rogoźnica. Prace najprawdopodobniej rozpoczęto w połowie 1944 roku, trwały nieprzerwanie do zakończenia II wojny światowej. To co Państwo widzicie, to jest skała, w której te korytarze zostały wydrążone. Ten chodnik nie został ukończony. My za chwileczkę Państwo wejdziecie do części już obetonowanej. Zobaczycie ją. My ten system wykorzystamy jako system ewakuacyjny w sytuacji zagrożenia. Mam nadzieję, że tutaj się nic złego nigdy nie wydarzy. Tędy będzie można ewakuować osoby, które się poczują, czy będzie jakieś inne złe wydarzenie. Ale to jest tylko takie nasze zabezpieczenie. Proszę Państwa, idziemy dalej. Tutaj będą pokazy multimedialne. To, co Państwo widzicie, te odlewy betonowe, to już jest ostatni etap prac, które były wykonywane w czasie II wojny światowej. Jak Państwo widzicie, korytarze są bardzo wysokie, ale za chwileczkę zobaczymy, że ze ścian wystają pręgie zbrojeniowe, a więc te chodniki byłyby przedzielone, byłyby dwie kondygnacje. Ta część najprawdopodobniej, zakładam, bunkry strony i system górny, czyli system do zamontowania rur wentylacyjnych, instalacji elektrycznych. Stąd właśnie te wystające zbrojenia, które znajdują się tutaj co pewien czas. Państwa, odlewy betonowe są dosyć grube tutaj miejscami, bo były prowadzone odwierty, nawet sięgają 1,5 metra grubości. Odlewy betonowe wykonane w samej końcówce okresu II wojny światowej. No niestety praca więźniów z obozu koncentracyjnego Grossrosen. Zapraszam Państwa dalej, bardzo proszę. Spójrzcie Państwo na tam, gdzie ręką wskazuję. Tak, jestem oświetlony, więc nie widzę. Widzicie Państwo szkic zamkowych podziemi, czyli dwa poziomy, które znajdują się pod Zamkiem Książ oraz pod zamkowym dziedzińcem, a my jesteśmy dokładnie na poziomie minus 50, czyli 50 metrów pod dziedzińcem, 15 metrów pod dziedzińcem, właśnie pod samym zamkiem znajdują się systemy ewakuacyjne, drogi ucieczkowe z zamku. Tak to się prezentuje na szkicu. My weszliśmy tutaj nad wejściem numer 2. Za chwileczkę pójdziemy kawałeczek dalej. Pokażę Państwu te dwie komory, te cztery komory, które tutaj Państwo widzicie na tym korytarzu. Tak, zwrócę Państwa uwagę na to miejsce, bo to miejsce nie jest obetonowane. Dlaczego? Zaraz próbuję się to wyjaśnić. Spójrzcie Państwo, tutaj są takie geologiczne uskoki. Ten górotwór tutaj, który się tworzył, można to wszystko w tej chwili zobaczyć, bo my jesteśmy w środku skały. To zostało wewnątrz wydrążone i możemy zobaczyć od środka przekrój skały, na której stoi Zamek Książ. To jest zlepieniec kulmowy, skała, na której stoi Książ. My jesteśmy już tak na skraju Gór Wałbrzyskich. No i teraz pytanie, dlaczego to zostawili? Proszę Państwa, my za momencik wejdziemy do korytarzy, które prowadzą do szybu windowego, który znajduje się do tej pory wydrążony w dziedzińcu zamkowym. To jest zatem ogromny lej wydrążony w dziedzińcu zamkowym. To miało ponad 20 metrów szerokości, 50 metrów głębokie. Lej znajduje się tutaj za mną, zaraz tam do tego miejsca dojdziemy, ale on nie został obetonowany. Gdyby go obetonowali, to wtedy by wdrążono najprawdopodobniej tutaj kolejny lej do samej góry. Być może jakaś wiecznia, jakieś miejsce poboru powietrza, a może jakieś kanały techniczne. Chodziło o to, żeby to się po prostu wszystko nie zawaliło. A więc najpierw trzeba było zabetonować szyb windy głównej, a dopiero potem wykonać ten element. Teraz Państwo zobaczycie te wąskie korytarze, my do nich wejdziemy. To są chodniki ewakuacyjne z szybu windowego. Proszę Państwa, szyb był tak świetnie skończony,
skonstruowane, żeby go nie było widać na zewnątrz. Czyli z minus 15, czyli z tych poziomów minus 15 wchodziłoby się bezpośrednio pod zamek, następnie dochodziłoby się do windy, którą można by było zjechać na dół, ale winda z góry nie byłaby widoczna, tam byłaby zamontowana płyta betonowa, wszystkie urządzenia dźwigowe byłyby w środku, u góry posadziliby tam, posiali trawkę, nic by nie było widać, gdyby tutaj nawet latały samoloty, a więc wszystko byłoby doskonale zamaskowane. I teraz, proszę Państwa, wejdziemy do tych chodników. Proszę tutaj, bardzo proszę, powoli będziemy wchodzili. Idziemy tutaj do tego miejsca. Proszę Państwa, jak widzimy, góra zamkowa została w środku wydrążona. Wyszliśmy od strony północnej, a to już jest strona południowa. To jest czwarte wyjście z zamku. Wydaje nam się, że to też system taki ewakuacyjny. W sytuacji, gdyby było tak ogromne zagrożenie, że ci, którzy by tutaj się schowali, nie mogliby w żaden sposób inny opuścić zamku, to wyszliby właśnie tędy. Jesteśmy cały czas 50 metrów poniżej dziedzińca, to jest strona południowa. Z tym, że proszę Państwa, tam nie ma żadnej drogi, żadnego miejsca, które by wskazywało na to, że ten chodnik istnieje, a więc to byłoby idealne maskowanie. Czyli tutaj by się wychodziło bezpośrednio na zewnątrz, tam na dole płynie rzeka Pełcznica, nad nami jest taras bogini Flory, ale zwrócę Państwa uwagę na ten korytarzyk tutaj w tym miejscu po mojej lewej stronie. Tam jeszcze są tory kolejki wąskotorowej. Będziemy powoli wracali, wracamy z powrotem w to samo miejsce. Proszę Państwa, jak to było wszystko wykonywane? Jak Państwo widzicie, to są ogromne hale. Wiemy to z tego, co zostało zrobione w Górach Słowik, bo to jest ciągle ta sama technologia, ci sami ludzie, czyli organizacja paramilitarna, jednostka, organizacja TODA, oczywiście siłami więźniów. Drążono dwa chodniki, jeden nad drugim. Najpierw drążono chodnik dolny, następnie chodnik górny. Pozostawiano półkę skalną, która w końcowym efekcie była zarywana. Jeszcze w tych chodnikach, w tej półce skalnej były drążone takie małe leje do wyrzucania uroku z tego chodnika górnego. A więc można było równocześnie drążyć dwa chodniki, chodziło o tempo prac, czyli ten dolny, górny, zarywano półkę, która była pomiędzy nimi i w krótkim czasie uzyskiwano aż tak ogromne przestrzenie. Żeby to w szybkim tempie obetonować, to zostawiali te formy korytarza w takim kształcie takiego grzyba. Czyli najpierw ten górny chodnik był o wiele szerszy od tego dolnego. Na nim opierano deskowanie, wylewano beton. Jak to wszystko związało, wycinali te chodniki boczne i wtedy betonowano jako jednolitą, dużą halę. Ta technologia była stosowana we wszystkich kompleksach, a więc również tutaj w kompleksie pod Zamkiem Książąt. Teraz wejdziemy do kolejnego chodnika. Zapraszam tutaj. Proszę Państwa, mijamy zasypany szyb windowy, czyli jesteśmy bezpośrednio pod dziedzińcem honorowym. 50 metrów wyżej jest wlot do tego szybu windowego. On jest w tej chwili umocowany, górna część umocowana na słupach betonowych wykonanych w 2000 roku i cała ta góra jest zabetonowana. A więc gdybyśmy wybrali ten urobek skalny, to byśmy mieli
cały szyb betonowy. On w tej dolnej części ma 6 metrów szerokości, ale u góry ma ponad 20 metrów. Dlatego, że tam ta skała, to właściwie nie była skała, to w XVIII wieku zostało dowiezione jako taki urobek skalny, to zaczęło się zawalać. A więc tak szeroko brali u góry, 15 metrów niżej już drążyli w skalę i to ma teraz szerokość około 6 metrów. Proszę Państwa, gdy potem zobaczymy w tej części pierwszej, wszystko wskazuje na to, że winda, która by tutaj jeździła, byłaby dwupoziomowa. Czyli górna, jak w kopalni, górna część i dolna w jednym momencie mogłoby tutaj zjechać około 30 osób. Ale szerokość tego chodnika wskazuje na to, że w tej części byłaby klatka schodowa. To oczywiście względy bezpieczeństwa. Gdyby zawiodła winda, po schodach mogliby zejść na dół. Zejdźmy jeszcze dalej. Teraz jest trochę ciepłej, bo cały czas było. I temperatura jest stała, około 7 stopni. Zaraz się pan boi. Tak, tutaj się zatrzymamy. Zapraszam Państwa tutaj bliżej, bardzo proszę. Chciałem Państwa zwrócić uwagę na ten chodnik tutaj po Państwa prawej stronie. Jeden z tych bocznych chodników, nieukończony, jak Państwo widzicie, skała ledwie tylko wydrążona, ale w jakichś 90% ten obieg już jest ukończony, obetonowany. To taka jedyny chodnik, który obetonowany nie został. My, proszę Państwa, za chwileczkę będziemy zmierzali do wyjścia już do kolejnej klatki schodowej. Tak to, jak Państwo widzicie, wszystko pozostawiono z okresu II wojny światowej. Zabezpieczenia, to co Państwo widzicie, te obudowy, to już jest dzieło naszych pracowników, którzy zabezpieczali. Oczywiście chodzi o względy bezpieczeństwa, żeby tutaj się nikomu nic nie stało. Dobrze, to w takim razie pomalutko możemy przejść dalej. No i proszę Państwa, doszliśmy do kolejnej klatki schodowej. To tutaj będzie koniec naszej wycieczki. Tak troszeczkę ją przyspieszyliśmy. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, to ja zapraszam. Wejdziemy do góry i podejdziemy na samą górę. Kolejne podejście na górę do budynku, który powstał nie tak dawno.